Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin. W 2003 roku zdesperowani rodzice postanowili stworzyć dla swoich niepełnosprawnych intelektualnie dzieci miejsce poza czterema ścianami domów. Zawiązali koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach. Został powołany ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. W wynajętych pomieszczeniach naukę i rehabilitację rozpoczęło 18 dzieci. Obecnie jest ich ponad 160. Oddział wsparcia dla dorosłych liczy 15 podopiecznych. Z danych statystycznych pierwsze miejsce zajmuje województwo z miastem Lublin pod względem niepełnosprawności. Drugie jest Kraków, Małopolska. A powiat myślenicki w Małopolsce jest na pierwszym miejscu. Dziecko, które powinno być u nas od pierwszej klasy, jest 6 lat w szkole podstawowej, a później szkoła podstawowa nam daje to dziecko, prawda? Gdzie jest upośledzenie plus sprzężenie. To jest niemożliwe, żeby szkoła publiczna, chociażby miała najlepszych nauczycieli, podołała temu zadaniu. Bo nie mają psychologów, nie mają neurologopedów, nie mają logopedów, nie mają rehabilitantów, nie mają takich pomocy dydaktycznych i metod, jakie my mamy. Nie wiem, jak to nazwać, to co odczuwam, ale ja tego nie traktuję jako pracę. To jest coś, co po prostu chyba tkwi we mnie i muszę robić. Ale co najważniejsze, efekty wszystkich pracowników są dlatego tak fantastyczne w stosunku do tych dzieci, bo po prostu dla nich to też jest więcej niż praca. To są młodzi ludzie, to chyba to jest ich pasją życia. Cieszą się z każdego najmniejszego triumfu dziecka i to, co dziecko potrafi, jest po prostu ich wspaniałą nagrodą i na pewno się wszyscy w ten sposób realizują. Dzisiejsza medycyna daje nam możliwości wyprowadzenia dzieci z okresu płodowego z różnymi defektami. Tylko czasami później, po narodzeniu takiego dziecka, występują różne dysfunkcje i ktoś je musi korygować, żeby to dziecko było w pełni zdrowe. I tutaj niestety mamy takie zderzenie tej wielkiej techniki w medycynie z później z rzeczywistością, gdzie przede wszystkim rodzice doznają szoku, zostają sami i niestety niejednokrotnie mówią mi, że czują się rodzicami drugiej kategorii. Nasz ośrodek jest po prostu po to, żeby pomagać tym ludziom. Która tu jest, to jest szkołą ponad to, co funkcjonuje w normalnej szkole. Skąd ja mam na dogoterapię i hipoterapię?
Ja mam pieniądze pisząc program bostoński. Dzięki temu można było stworzyć jakąś bazę. Wszystkie metody, które są stosowane w rehabilitacji, diagnoza monachijska, całe wyposażenie gabinetów psychologicznych, logopedycznych, to wszystko jest z tego programu. Więc to nie jest to, że my po prostu nic nie robimy i mówimy dajcie nam. Nieprawda. Dzieci się dopiero otwarły wtedy, kiedy miały kontakt z psem, nie z nami ludźmi. To pies stał się przekaźnikiem ich świata wewnętrznego do naszego świata zewnętrznego. Oddział Wsparcia dla Dorosłych obejmuje opieką osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jest to placówka wsparcia dziennego, czyli nasi podopieczni przyjeżdżają tu na kilka godzin dziennie, a potem wracają do swoich domów. W trakcie, kiedy tu są, organizujemy dla nich zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia kulinarne, plastyczne, informatyczne, muzyczne, w czasie których nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, nauki czy doskonalenia różnych swoich umiejętności. Nasi podopieczni mają możliwość wyjścia z domu, spotkania się z kolegami, z rówieśnikami, nawiązanie takich kontaktów społecznych i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które się tutaj dzieją, co nas bardzo cieszy. Oni się bardzo lubią nawzajem. Nasza placówka działa jako placówka taka niepubliczna. Jesteśmy finansowani tylko i wyłącznie na razie z projektów. Naszym wielkim marzeniem jest, aby przekształcić tę placówkę w środowiskowy dom samopomocy. Da nam to taką stałość finansowania, pewność, że nasze działania nie zostaną przerwane i mamy nadzieję, że niedługo nam się to uda. Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci w Orewie i Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju parę lat temu zarząd koła doszedł do wniosku, że postawimy swój własny obiekt. Działkę pod budowę nowego ośrodka dostaliśmy od Starostwa Powiatowego w Myślenicach w użyczeniu na 25 lat. W tamtym roku, w 2011 rozpoczęliśmy jego budowę. Na dzień dzisiejszy mamy budynek ocieplony, są wykonane instalacje wewnętrzne, tynki i wylewki. Ogólny koszt budowy ośrodka to kwota około 3 100 000 zł. Ja w każdym stowarzyszeniu, tak i u nas, brakuje środków na jego dokończenie, ale mam nadzieję, że znajdziemy sponsorów i uda się obiekt oddać w terminie. Będzie to nasz obiekt, nasz budynek i mam nadzieję, że nikt nas nigdy z niego nie wyrzuci.